Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jeszcze z Ustronia. Pokażę Wam trochę Ustronia. Tak wygląda Ustronia z jednej strony, a tak z drugiej. Nie wiem, czy widzicie górę, Czantorię. I nową serię stwierdziłem, co prawda już jest po 1 maja, ale tak w kontekście 1 maja pomyślałem sobie, że trochę może powiem o pracy. I pierwsza rzecz odnośnie pracy, myślę, że chyba najważniejsza, tak mi się wydaje. To mamy pierwszy opis stworzenia w Księdze Rodzaju, gdzie po prostu Bóg pracuje 6 dni. Jest powiedziane, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Z tego wynika bardzo prosta konkluzja, mianowicie taka, że praca jest naśladownictwem Boga. Myślę sobie, że w kontekście tego, że praca była przykrym obowiązkiem, ciągle myślę, że dla wielu jest przykrym obowiązkiem. Ciągle czekamy na weekend, ciągle czekamy na to, żeby czegoś nie robić, żeby sobie odpocząć. I oczywiście to się trochę wiąże z tym mozołem, to się trochę wiąże z tym, że nasze ciała męczą się, że nasze ciała często odmawiają posłuszeństwa, że jest jakiś, że mamy jakieś choroby, które nam przeszkadzają w pracy, że są ludzie, którzy przeszkadzają w pracy. No to wszystko jest tym wymiarem, który się pojawia gdzieś tam w przyszłości w związku z przeklęciem ziemi. Niemniej samo w sobie praca jest czymś godnym. To jest, myślę, że chyba sedno. Sedno, które wcale jest takie oczywiste, jak się gdzieś tam patrzy na inne kultury. Zresztą w naszej kulturze chyba jest też podobnie. Czasami. Nie wszędzie, bo akurat tu, gdzie jestem, na Śląsku Cieszyńskim, to myślę, że ta etyka pracy na tyle weszła mocno w ludzi, że ludzie wiedzą o tym, że praca jest dobra i to też widać w obejściach, widać w różnym wymiarze tak naprawdę, w tym, że podchodzi się do pracy odpowiedzialnie i jako właśnie błogosławieństwa. Ale w bardzo wielu częściach świata ciągle się podchodzi do pracy jako do po prostu czegoś, co trzeba zepchnąć. To skądinąd trochę odzwierciedla taki światopogląd bliskowschodni, gdzie w wielu mitach odnośnie stworzenia właśnie wszystko się jakby rozpoczyna od tego, że no, że właśnie od takiej spychologii, tak? Że jakby ta spychologia idzie z góry, że ten najwyższy Bóg spycha tą robotę niżej, ci niżsi ludzie spychają jeszcze, przepraszam, ci niżsi bogowie jeszcze niżej, gdzieś tam jakichś aniołów, w końcu oni na ludzi, ludzie spychają, ci lepsi na tych gorszych. Jest tak naprawdę jakby praca bardzo często jest właśnie postrzegana jako coś złego, coś, co jest po prostu tylko i wyłącznie koniecznym, przykrym, smutnym obowiązkiem. Natomiast praca jest twórcza. Myślę sobie, o tym jeszcze będę mówić dalej. Praca jest twórcza, praca jest boska. W tym sensie jest boska. Że kiedy pracujemy, to naśladujemy Boga. W Jego byciu, w Jego istnieniu, w Jego działaniu. I myślę sobie, że to jest czymś wyjątkowym. Czymś uwalniającym. Nawet w takiej sytuacji, kiedy ktoś nas może do czegoś zmusza, to my możemy po prostu z tego stworzyć naśladownictwo Boga. Może nam to sprawiać radość. Może to być czymś, co daje nam satysfakcję. Czy to przez organizację pracy, czy przez udoskonalanie się w tym, co robimy. No po prostu stajemy się coraz lepsi, przez to coraz doskonalsi, coraz bardziej podobni do Boga w tym wymiarze, że właśnie On też pracuje. Myślę sobie, że to jest czymś szczególnym. Także dzień pracy, mieliśmy wolny, ale dziękujmy Bogu za nasze miejsce pracy. Dziękuj Bogu za talenty, które masz. Dziękuj Bogu za to, że stworzył Ciebie właśnie takim kimś, kto może robić coś wartościowego i cennego. Innym tematem jest to, czy zawsze to, co robimy, jest wartościowe i cenne. Pewnie nie zawsze. Ale ja bym powiedział, że nawet może czasami, kiedy robimy rzeczy, których nie chcemy robić, to samo to, że możemy być coraz lepsi, samo to, że może nas to też cieszyć, no jest czymś, myślę, wyjątkowym i wartościowym, za co warto być wdzięcznymi. Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam pracę, że jest to dobre i błogosławione. Bądź uwielbiony, Panie, i dziękujemy za
obdarowanie do pracy i też za tą Twoją perspektywę, że Ty pracujesz, Panie, i podoba Ci się to i my też możemy pracować i to też nam się może podobać. Z Bogiem i do zobaczenia.